No i mówiłem Państwu, że odkryjemy wreszcie, gdzie jest ten słynny samochód Hansa Klossa, Vel Agenta J23. Ma go w swojej kolekcji pan Robert Lewszyk. Dziękujemy bardzo, że pan zechciał przyjechać. Ja może na chwilę zdejmę, bo to jest kabriolet, to ja sobie dach założyłem na głowę po prostu. Zdejmę ten dach. Panie Robercie, jak to się stało, że samochód Hansa Klossa znalazł się u pana? Znaczy, to taka historia dosyć długa. Ja chciałem go już dosyć dawno mieć. Wypatrzyłem go najpierw w Warszawie, później przejechał koło Sieradza. Na końcu znalazł się w Białymstoku. No i z Białegostoku przyjechał do Wrocławia. A dlaczego taka ochota, żeby właśnie to auto, a nie inne? Znaczy, auto jest bardzo charakterystyczne, dlatego chciałem je mieć. Poza tym no, brał udział w Stawce Większej niż Życie w wielu innych filmach. To nie jest jedyny samochód, który jeździł w Stawce Większej niż Życie. Samochodów tego modelu naliczyłem, oglądając film, 7. Tak. Ale tutaj widzę, że jest pełne wyposażenie. No jest właśnie, lornetkę mamy. To jest też Hansa Klossa? On wypatrywał przez... A czapka? Czapka jest oryginalna. Czapka jest też Hansa Klossa, proszę spojrzeć. A pod spodem jest... Granat też Hansa Klossa. Tu mam jeszcze jakąś mapę. Czeka, a jak to się uruchamia? Że może odkręcić. To może lepiej. Rozerwiemy troszkę. Proszę pana, pan kolekcjonuje tak naprawdę w życiu motocykle. Tak, to jest pana pasja. Zaczęło się od motocykli. Później stwierdziłem, że... Znaczy, bardzo chciałem mieć taki ten model samochodu, a w ogóle nie myślałem, że będę mógł znaleźć akurat samochód, który brał udział w Stawce Większej niż Życie. No i w momencie, gdy go wypatrzyłem, stwierdziłem, że bardzo chcę go mieć. Długa droga, żeby go kupić, żeby go wyremontować. No w końcu wygląda tak, jak wygląda. Drogi był? Czy drogi? No tutaj dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Dżentelmeni nie mają, proszę, tak jest. Proszę pana, a motocykle, proszę powiedzieć, w jaki sposób pan je pozyskuje? To są też takie... Filmowe? Filmowe albo stare, zepsute. To są stare, najczęściej kupowane... Znaczy inaczej, rynek już kupowania taki bardzo romantyczny, ze stodoły, z szopy, gdzie te motocykle stoją od 50 lat. Mniej więcej 10-15 lat temu się skończył. Teraz najczęściej kupuje się te pojazdy już z drugiej ręki, z ręki handlarza, często przyjeżdżające zza wschodniej granicy, gdzie Niemcy, zostawiając w popłochu wszystko to, co było, co mieli na wyposażeniu, pozostawiali. Proszę Państwa, ale jeżeli ktokolwiek ma może w szopie, może w garażu, może gdzieś tam w sianie jakiś motocykl i chciałby pomóc panu Robertowi w tym szlachetnym dziele zbieraczy, proszę się z nami skontaktować. Myślę, że pan z przyjemnością pojedzie, zobaczy. No i może będzie coś romantycznego po prostu już znowu takiego, że ze stodoły ocalimy od zapomnienia jakiś motor. Proszę Państwa, naszym i Państwa gościem był człowiek niesamowity, człowiek wyjątkowy, kolekcjoner motocykli, a także posiadacz tego wspaniałego samochodu, którym J23 wygrał II wojnę światową, pan Robert Lewszyk. A teraz proszę bardzo, zakładam sobie na ten kabriolet dach, tak? Ponieważ ludzie zawsze chronili to, co mają najbardziej cennego, czyli główkę. O głowach i ich nakryciach w kolejnym materiale.